Witam serdecznie w Kryminalnie na Taśmach, a w dzisiejszym odcinku opowiem Wam tym razem o rozwiązanej sprawie. Zwłaszcza, że jednak przez parę poprzednich odcinków mieliśmy typowe cold case'y. Zatem dzisiejszy podcast poświęcimy sprawie Shandy Rene Charer. Zapraszam do posłuchania. Będziemy szli chronologicznie, na tyle ile to możliwe bo mamy całkiem sporo bohaterów, grupkę nastoletnich dziewczyn, ich rodziców, policjantów prowadzących sprawę. Dlatego też myślę, że podzielimy sobie tę sprawę na prawdopodobnie dwie części, choć może będą trzy, nie wiem, zobaczymy ile mi wyjdzie materiału. Ale nie przedłużając, cofamy się zatem do roku 1979 do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do stanu Kentucky, w którym to mieści się małe miasteczko Pinesville i tam w tym całkiem malowniczym miasteczku mieszka sobie małżeństwo Sharer konkretnie Steven i jego żona Jacqueline. Która jest w ciąży. Nie jest to pierwsze dziecko Jacqueline, ponieważ ma ona córkę ze swojego poprzedniego związku, Page, ale niestety poprzedni związek, właściwie małżeństwo, nie przetrwało próby czasu, i już dwa lata po narodzinach pierwszej córki małżeństwo się rozpadło. Jednak Jackie, z racji tego, że była atrakcyjną kobietą, to szybko poznała, spotkała Stevena, wzięli ślub, no i tak oto miało przyjść na świat ich pierwsze dziecko. No i 6 czerwca 79 roku na świat przychodzi Shanda René, druga córka, konkretnie w szpitalu w Pineville Community Hospital. Jak wiemy, radości nie było końca, kolejny członek rodziny, w małżeństwie się układa, przynajmniej na razie, ale kiedy Szanda kończy kilka lat, nie jest dokładnie powiedziane ile, no to jej rodzice postanowiają się rozwieść. Jest to na pewno dla niej cios, jak dla każdego dziecka zresztą, i niestety rodzina się rozpada. Kiedy Szanda ma 7 lat, jej mama ponownie wychodzi za mąż, trzeci raz z kolei, za Roniego Oca, który był od Jackie starszy o 10 lat. I nie jest to powiedziane wprost, ale matka Szandy w dużej mierze wyszła za niego dla stabilności finansowej, którą ten z powodzeniem jej i jej córkom zapewniał. Jackie, Shanda i Paige pakują więc swoje rzeczy i przyprowadzają się do oddalonego o około 300 km Louisville. Także większe miasto, większe możliwości i Shanda zaczyna uczęszczać do St. Paul Catholic School, czyli do szkoły katolickiej. Świetnie się tam odnajduje. Okazuje się, że uwielbia uprawiać różne sporty. Zaczyna również należeć do szkolnych czy liderek. Do tego dobrze się uczy, ma mnóstwo przyjaciół, a kiedy kończy 12 lat, również i adoratorów. Powiedzmy sobie coś więcej o szandzie, która przez swoich przyjaciół i rodzinę. Jest opisywana jako radosna, pewna siebie dziewczyna. Często też w stosunku do niej pojawia się określenie bubbly personality, czyli miała taki energiczny sposób bycia, zarażała wszystkich dookoła swoim uśmiechem, potrafiła rozmawiać z każdym bez względu na jego wiek, no i chyba to wszystkich ujmowało, ta jej bezpośredniość. Do tego miała długie, kręcone włosy w kolorze ciemnego blondu, duże, piwne oczy i dołeczki w policzkach, kiedy się uśmiechała. Miała też sportową posturę z racji tak wielu aktywności szkolnych i pozaszkolnych, no bo grała w siatkówkę, uprawiała gimnastykę, należała do skautów oraz do organizacji o nazwie 4H – moglibyśmy to tak na polski powiedzieć 4H, to ostatnie może wydać wam się nieznanym określeniem, nieznaną organizacją. Dla mnie też takie było, ale po zrobieniu researchu już wszystko wiem. Organizacja 4 Age, czyli 4H, to taka niezależna organizacja edukacyjna przeznaczona dla dzieci i młodzieży, która kładzie szczególny nacisk na rozwój umiejętności życiowych, zainteresowań, podniesienie poziomu wiedzy. Nazwa pochodzi od pierwszych liter słów w języku angielskim: czyli head, głowa, heart, serce, hands, ręce i health, zdrowie. Symbolem jest czterolistna zielona koniczynka wraz z tym symbolem 4H. Działalność ruchu opiera się na pracy młodych ludzi w lokalnym klubie For Age, który jest pojmowany nie jako miejsce, tylko jako um, grupa osób, czyli prawdopodobnie organizacja nie ma stałej siedziby, ale to nie szkodzi, bo głównie chodzi właśnie o osoby, które do niej należą. Członkostwo w tym klubie jest otwarte dla dzieci i młodzieży w wieku między 9 a 19 lat. Co ciekawe, mamy również oddział 4Age w Polsce. Koordynacją tego programu zajmuje się Fundacja Edukacyjna 4Age, założona w 1993 roku. No współpracuje z ośrodkami doradztwa rolniczego, samorządami powiatowymi, gminnymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi, przygotowuje też programy edukacyjne, prowadzi szkolenia, seminaria, publikuje projekty, materiały szkoleniowe oraz organizuje właśnie wymianę międzynarodową. Także bardzo ciekawe, dużo zajęć. Kreuje nam się obraz Szandy jako takiej popularnej dziewczyny w pozytywnym tego słowa znaczeniu, którą po prostu wszyscy lubią, zjednuje sobie wiele osób. Jej mama opisuje ją także jako osobę, która bardzo przejmowała się losem innych, często im pomagała. Otaczała swoich znajomych i przyjaciół taką wręcz matczyną opieką i troską. Też jeśli chodzi o sprawy sercowe, to Szanda miała spore powodzenie u chłopaków. Jak pewnie widzicie przewijające się jej zdjęcia, no to widać, że nie da się przejść obok niej obojętnie. Przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. Ma w sobie takie przeciąganie, ten szeroki uśmiech, przyjazne oczy. Także jakieś doświadczenia z płcią przeciwną mają miejsce. Nadchodzi rok 1991, i niestety nie jest to dobry rok dla małżeństwa Jacqueline, czyli wspomnianej przeze mnie mamy Shandy i Roniego. Ich związek się rozpada na horyzoncie rozwód po raz trzeci. Następne no, to bardzo kolejny raz przeżywać to samo. Nie tylko trudne dla Jackie, ale też i dla samej Szandy. No bo już jeden rozwód rodziców miała za sobą. Miało być wszystko dobrze. A tu jednak historia się powtarza. Jackie podejmuje decyzję o przeprowadzce, Postanawia przenieść się do New Albany w stanie Indiana, czyli tak naprawdę na drugą stronę rzeki Ohio. No jest to podyktowane tym, że w New Albany mieszkała siostra Jackie, czyli Debbie, z którą mieszkała 19-letnia wówczas Paige, czyli wspomniana przeze mnie wcześniej siostra Shandy. Dlaczego? Faith wolała mieszkać z ciotką, nie wiem, być może nie dogadywała się ze swoim ojczymem Ronim, ale też takim głównym powodem przeprowadzki było to, że w pobliskim miasteczku, właśnie niedaleko New Albany, mieszkał były mąż Jackie, a zarazem ojciec Shandy, Steven Schaller. Pomimo rozwodu, ci... Dwoje żyli w zgodzie. Często też widywali się na różnych imprezach organizowanych przez szkołę Szandy. Sama dziewczyna też bardzo cieszyła się, że będzie mieszkać bliżej ojca, bo miała z nim bardzo dobre relacje i chciała go częściej odwiedzać. No i też oczywiście cieszyła się, że będzie częściej widywać swoją siostrę. Stephen mieszkał w Jeffersonville, czyli tak naprawdę jak spojrzymy na mapę. Bardzo blisko New Albany. Te dwie miejscowości dzieli zaledwie jakieś 6 mil, czyli w przeliczeniu na nasze 9 km. I Steven mieszkał tam wraz ze swoją żoną Sharon, bo też ponownie się ożenił po rozstaniu z Jackie oraz dwójką dzieci z poprzedniego związku Sharon. W czerwcu 1991 roku Shanda kończy 12 lat, trwają wakacje, no i wraz z matką wprowadzają się do New Albany. Shanda zostaje też zapisana do szkoły podstawowej, do siódmej klasy, do Hazelwood Junior High School, zaraz za New Albany High School. Kulica, w której znajdowała się szkoła, była otoczona starszymi. Ale za to bardzo dobrze utrzymanymi domami z drewna. Choć może nie do końca były to tak w 100% domy z drewna, no bo czytałam, że tak naprawdę tylko szkielety tych domów były wykonane właśnie z tego materiału, ale podejrzewam, że to właśnie drewniane elementy, dodatki, zdoby na tych domach były dość widoczne, rozpoznawalne, charakterystyczne. Niedaleko szkoły znajdował się cmentarz wojskowy, no i to też na tyle blisko, że z drugiego piętra w budynku szkolnym uczniowie mogli zobaczyć setki takich samych białych nagrobków. No i były to groby poległych żołnierzy, którzy pochodzili z New Albany i walczyli w wojnie w Wietnamie. W szkole uczyło się ponad 800 uczniów pochodzących z miejsc nazywanych blue-collar areas, czyli obszarami niebieskich kołnierzyków. Co to znaczy, o co chodzi? Pewnie słyszeliście o białych kołnierzykach, czyli white colors, Jest nawet taki serial, tak tylko napomnę. Więc te białe kołnierzyki to określenie typowo amerykańskie, Określające osoby pełniące zawody nie wymagające pracy fizycznej. Najczęściej ten termin utożsamiany jest z pracownikami zatrudnionymi w sektorze publicznym, pracownikami administracji publicznej, ale też prawnikami, doradcami podatkowymi i tym podobne. Natomiast niebieskie kołnierzyki to tak naprawdę coś odwrotnego. Jest to określenie pracowników wykonujących pracę fizyczną, czyli np. produkcyjnych lub administracyjnych niższego szczebla. Pracownicy fizyczni w USA faktycznie zazwyczaj mają kołnierzyki o takim właśnie kolorze niebieskim, gdyż właśnie te kolory niebieski i granatowy lepiej maskują brud, w tym tłuste plamy. Ponadto na niebiesko jest farbowany również jeans, z którego produkuje się właśnie odzież roboczą. Skąd ten podział na białe i niebieskie kołnierzyki? No, w USA ukształtowało się to w latach 50. XX wieku w wyniku zanikania klasy farmerskiej oraz zacierania się od końca lat 30. XX wieku podziałów. W obrębie trzech grup społeczno-zawodowych, rolnictwa, przemysłu i usług. Ale wracając do naszej historii. Hazelwood uczyli się studenci właśnie z rodzin niebieskich kołnierzyków, których rodzice często pracowali za rzeką Ohio, właśnie w Louisville, w sklepach lub w fabryce oświetlenia, lub też w pobliskich miastach, właśnie jak Jeffersonville i Clarksville. I właśnie te trzy miasta przeze mnie wspomniane, czyli Louisville, Jeffersonville i Clarksville, często się zazębiały, miały też podobną powierzchnię i ogólnie układ. Wiecie, niektóre miasta są do siebie bardzo podobne. No i to sprawiało, że odwiedzający pochodzący z Louisville często mylili Clarksville z Jeffersonville. Także z tymi miastami sąsiadowało New Albany. Choć jest podnieś, podnoszone, że Louisville było bardziej rozrywkowe, bardziej było takim miastem przychylnym różnym wydarzeniom. Często ludzie tam jeździli ze względu na koncerty, wydarzenia kulturalne, też do wyboru było więcej knajp, ale z kolei w New Albany wszystko było po prostu tańsze jak na przykład domy to czasem o połowę ceny niż na przykład w Louisville. No i do tego też w New Albany był po prostu bezpieczniejsze, bo przestępczość była dużo niższa, więc było to spokojne miasto, gdzie przeważnie większość mieszkańców znała się z widzenia. Czasem spędzali czas chodząc na potańcówki, które były organizowane wieczorami w szkołach, czy na mecze koszykówki. W książce o Szandzie i o tym, co jej się przydarzyło, Czyli Lost Angel, napisany przez Michaela Quinlana z 1995 roku. Autor pisze o mieście, że było takim kawałkiem, przykładem, typowego amerykańskiego miasteczka, gdzie wszyscy wcześnie chodzą spać, wcześnie wstają i często ziewają. Ale też to miasto, gdzie ludzie biorą życie takim, jakie jest i wychowują swoje dzieci bez strachu. Także Shanda została zapisana do Hazelwood. Mimo, że Jackie na początku chciała, by córka dalej uczęszczała do szkoły katolickiej, a taka też w New Albany się znajdowała. I była to szkoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ale... Co ważne, ta placówka była prywatna. No a Jackie była po rozwodzie i nie było jej stać na czesne. Zatem to kwestie właśnie finansowe spowodowały, że Shanda miała uczęszczać do Hazelwood. Przed swoim pierwszym dniem w nowej szkole martwiła się, że nie znajdzie tam znajomych. Jej mama uspokajała ją, że na pewno pozna nowych przyjaciół, tak jak w swojej poprzedniej szkole, bo jest bardzo przyjazną osobą. No, a poza tym też nie będzie tam chodzić sama, no bo jej kuzynka Amanda Andrington również uczęszczała do Hazelwood. No, ale wiecie, jak to nastolatka <ścoughs> Shanda i tak ciągle się martwiła, jak to będzie. W przeddzień pójścia do nowej szkoły poznała inną dziewczynkę, która mieszkała w sąsiedztwie. Christy Fransley i również miała rozpocząć naukę w siódmej klasie. Shanda chciała zrobić jak najlepsze wrażenie, więc wieczorem mierzyła różne stroje, by wybrać ten najlepszy, w którym się ubierze. Co ważne, była bardzo podekscytowana, bo we wcześniejszej katolickiej szkole obowiązywały mundurki. A w Hazelwood nie. Dlatego też dobór odpowiednich ubrań był dla niej tak ważny. Po prostu chciała pokazać się z jak najlepszej strony. No a kiedy taki strój został wybrany, no to Szanda poszła spać z nadzieją na dobry dzień. I taki też był jej pierwszy dzień w nowej szkole. Dziewczyna wróciła do domu rozpromieniona, opowiadając, jak fajny jest Hazelwood, że nauczyciele byli dla niej bardzo mili. Poznała wiele fajnych osób i nie mogła doczekać się kolejnego dnia. Jackie odetchnęła z ulgą, bo jak to matka nie dawała po sobie poznać, że również się martwi, jak jej córka się zaklimatyzuje w nowym miejscu, ale na szczęście wszystko zaczynało się układać. Niestety nie na długo. Już dwa dni później Jackie dostała w pracy telefon ze szkoły Szandy. Ponoć jej córka wydała się w bójkę z innym uczniem. Jackie nie mogła w to uwierzyć, no bo Franda zawsze była przykładną uczennicą i jedyne uwagi, które dostawała w szkole dotyczyły rozmów na lekcji, no bo była generalnie gadatliwą dziewczynką, a tutaj jakaś bójka. Oczywiście, jak to dzieciaki, jakiej szarpaniny się zdarzały, ale nie aż takie, by informować rodziców. No, a tutaj y, sprawa wydawała się poważna. Kiedy matka wróciła z pracy, zastała Szandę płaczącą w domu. Dziewczyna miała zdrapania na twarzy i niewielkiego guza na głowie. Jackie starała się zachować spokój, nie krzyczała, tylko w ciszy zaczekała, aż córka opowie, co się wydarzyło. Okazało się, że Shanda nawiązała mnóstwo znajomości, w tym jedną z dziewczynek z jej klasy, która zwierzyła się jej, że chce zerwać ze swoim chłopakiem, ale nie ma odwagi, by to zrobić, i oddać mu pierścionek, który od niego dostała. A jak wspomniałam wcześniej, Shanda przejmowała się bardzo innymi i zaproponowała, że zrobi to za nią. Też dlatego, by udowodnić, że jest spoko, wiecie, jak to jest. Chciała tylko, by ta koleżanka pokazała, który to chłopak no i ona się wszystkim zajmie. Po lekcjach więc Shanda zaczepiła chłopaka przy uczniowskich szafkach, wiecie jak to na amerykańskich filmach, i wręczyła mu pierścionek. No Chłopak był zdziwiony, nie wiedział o co chodzi, więc Shanda oświadczyła, że jego dziewczyna z nim zrywa. Na co trochę się zdenerwował. To dlaczego ona mi go osobiście nie oddała, a w ogóle... To kim ty w ogóle jesteś? Szanda odparła ze spokojem, żeby go po prostu wziął. I tyle. Dookoła zebrał się już wianuszek, gapiów, innych uczniów, którzy z ciekawością oczekiwali, co się stanie. W pewnym momencie spośród tłumu dzieciaków wyłoniła się dziewczyna, która stanęła między chłopakiem i szandą, pytając, o co jej właściwie chodzi. Na co Szanda odparła. Nie twój interes. Jak się domyślacie, nie skończyło się to dla szandy dobrze. Bo dziewczyna była od niej wyższa. Ostrzeżona na chłopaka w szerokiej bluzie. Teraz byśmy powiedzieli, że Oversize. No i dziewczyny się pobiły. I tak szanda poznaje drugą bohaterkę dzisiejszej historii, Amandę Herrin. Amanda była od Szandy o dwa lata starsza, silniejsza, więc można powiedzieć, że to ona bójkę wygrała. Cała ta, ta walka została przerwana dopiero przez nauczyciela, który zareagował na to poruszenie. Obydwie dziewczyny trafiły do szkolnego aresztu. Szanda nie wiedziała, co to jest ten szkolny areszt, bo była bardzo dobrą uczennicą i nie przydarzały jej się takie kłopoty. Na co nauczyciel odpowiedział, że ona i Amanda trafią do takiej specjalnej klasy na 5 dni i tylko tam się będą uczyć. Klasa jest przeznaczona dla uczniów, którzy nie przestrzegają szkolnych reguł. Ale, okej, okay, powiedzmy coś sobie o Amandzie. Jak już wiemy, miała 14 lat, ubierała się jak chłopak, mieszkała wraz z ojcem i siostrą w małym, trochę zniszczonym domu w biedniejszej dzielnicy miasta, czyli właśnie z okręgu niebieskich kołnierzyków. Matka Amandy puściła swoje dzieci, zostawiając je pod opieką ojca, Jarego Hebrina, który to dostał pełne prawa rodzicielskie, by się nimi zająć. Amanda miała problemy z nógą i takie bójki jak ta z szandą nie były czymś nowym. Często sprawiała kłopoty, i jej ojciec był stałym gościem u szkolnej dyrektor. Jest opisywana jako cicha i grzeczna wśród dorosłych, ale w szkole jej zachowanie zmieniało się o 180 stopni. Ubrana w nic innego jak szerokie dżinsy, koszule i czapkę baseballówkę, często myślano, że jest po prostu chłopakiem ze względu na swój wygląd. Nie była zbytnio lubiana w szkole, nawet miała przezwisko, które nadały jej dzieciaki. Amanda Pu, czyli Amanda Kupa. W każdym razie obie dziewczyny siedzą w specjalnej klasie i powoli się zaprzyjaźniają. Zaczynają się dogadywać. Amanda przeprosiła Szandę za swoje zachowanie, czyli tamtą bójkę i jakoś tak wyszło, że się polubiły. Amanda nawet postanowiła przedstawić szandę swojej bliskiej przyjaciółce Melindzie Loveless. I Melinda to kolejna bardzo ważna postać w tej historii. W tamtym czasie, kiedy dzieje się akcja, miała 16 lat i opuściła jedną klasę, więc była chyba najstarsza w całej podstawówce. Życie tej dziewczyny nie było usłane różami. Była najmłodsza z trójki rodzeństwa. Miała dwie siostry, Melissa i Michelle. Jej rodzicami byli Marjorie i Larry Loveless. Larry, czyli ojciec, został powołany do armii amerykańskiej podczas wojny w Wietnamie. I choć był opisywany jako taki cykor i mięczak, to po powrocie z wojny był traktowany jak bohater. Marjorie nazywała go seksualnym dewiantem, bo nosił bieliznę i makijaż jej i jej córek. Był niezdolny do pozostania monogami i lubił patrzeć, jak jego żona uprawia seks z innymi mężczyznami i kobietami. Rodzina mieszkała w lub w pobliżu New Albany przez całe dzieciństwo Melindy. Lary imał się różnych prac po odbyciu służby wojskowej pracował dla Southern Railway, ale w 1965 Lary został oficerem na okresie próbnym w departamencie Policji New Albany, ale został zwolniony po 8 miesiącach, kiedy on i jego partner zaatakowali Afroamerykanina, którego Larry oskarżył o spanie z swoją żoną. W 1988 roku Lary dostał pracę jako listonosz, ale szybko z niej zrezygnował już po trzech miesiącach. Pracodawca skarżył się, że Lary był tak leniwy, że zabierał większość przesyłek i listów do domu, by je zniszczyć i nie musieć ich roznosić. Także takie ziółko z niego było. Marjorie, czyli matka, często nazywana przez innych March, Pracowała z przerwami od 1974 roku, no i kiedy oboje rodzice pracowali, rodzina całkiem dobrze radziła sobie finansowo, mieszkali na przedmieściach Floyds Knobs w stanie Indiana, gdzie zamieszkiwała raczej klasa średnia. Jednak Larry zwykle nie dzielił się swoimi dochodami z rodziną i impulsywnie wydawało zarobione pieniądze na siebie i swoje zachcianki. Zwłaszcza na broń palną, motocykle i samochody. Jednak jak się ten dobrobyt zaczął, tak się skończył, bo pan Loveless złożył wniosek o ogłoszenie bankructwa w 1980 roku. Członkowie dalszej rodziny Loveless często opisywali córki, czyli Melindę, Melissę i Michelle, jako niedożywione, ciągle chodzące głodne. Ponoć, kiedy rodzina odwiedzała bliskich, to dziewczynki wręcz rzucały się na jedzenie podczas tej gościny. Lary i Marcz często odwiedzali bary w Louisville, szukając wrażeń. Lary udawał lekarza albo dentystę, zapoznawał się z innymi i przedstawiał Marcz jako swoją partnerkę. I też często zapraszali inne pary lub osoby do grupowego seksu. Podobno też Lary dzielił się swoją żoną y, ze swoimi kolegami z pracy. Nie wiem czy to prawda. W każdym razie kobieta była bardzo nieszczęśliwa w tym małżeństwie. Jest też przytaczona sytuacja w źródłach, że podczas jednej z orgi z inną parą w ich domu. Marczy próbowała popełnić samobójstwo. Próbowała zresztą to zrobić wiele razy, kiedy jej córki były jeszcze małe. Kiedy Melinda miała 9 lat, Larry zgwałcił matkę wraz z innymi mężczyznami, i po tym zdarzeniu Marjorie próbowała się utopić, ale ją odratowano. Po tym czasie, po tym wydarzeniu, nie chciała sypiać z mężem przez miesiąc ale ten ją zgwałcił i wszystko słyszały ich córki, które przebywały wtedy w domu. Latem 1986 roku Larry poznał w barze dwie kobiety, które zaprosił do swojego domu w wiadomym celu. Ale Marjorie nie chciała go wpuścić do środka, więc ten pobił ją tak mocno, że trafiła do szpitala. Wniesiono też przeciw niemu oskarżenie i został skazany za pobicie. Podobno też Lary molestował seksualnie swoje córki inne dzieci, ale nie jest to dokładnie wyjaśniona. Podczas różnych spraw sądowych wyszło na jaw, że molestował 13-letnią siostrą Marjorie na początku ich małżeństwa i molestował kuzyna dziewczynek, Tediego od kiedy miał 10 lat i trwało to do momentu, kiedy skończył lat 14. Obie starsze dziewczynki, czyli Melissa i Michelle, powiedziały, że ojciec je molestował. Melinda nie potwierdziła, by to się jej kiedykolwiek przydarzyło ze strony ojca. Ponoć spała z nim w jednym łóżku, dopóki nie porzucił swojej rodziny, gdy miała 14 lat. W sądzie... Teddy, czyli ten kuzyn, opisał incydent, w którym Larry związał wszystkie trzy siostry w garażu i zgwałcił je kolejno. Siostry jednak tego nie potwierdziły. Larry stosował przemoc psychiczną wobec swoich córek. I też była przytoczona sytuacja, kiedy wystrzelił z pistoletu w kierunku starszej siostry Melindy, czyli Michelle, gdy miała 7 lat, celowo chybiając. Pewnie miało to na celu ją przestraszyć czy, czy co. Wprawiał również w zakłopotanie swoje dzieci i ogólnie wszystkich dookoła, kiedy właśnie wyciągał ich bieliznę i wąchał ją w obecności innych członków rodziny. Nie będę tu tego wszystkiego komentować, bo nawet nie wiem co powiedzieć, więc tak po prostu to tu zostawię. Kiedy Melinda miała 5 lat, to jej rodzina dołączyła do kościoła baptystów w Graceland i byli zaangażowani w działalność kościoła przez około dwa lata. Lary i Marjorie po dołączeniu do kościoła nawrócili się i nawet złożyli przysięgę, w której zrezygnowali z picia i seksualnych zabaw. Lary nawet został świeckim kaznodzieją baptystów, a Marjorie została pielęgniarką szkolną. Kościół potem zaaranżował spotkanie z egzorcystą dla Melindy, bo mówiono rodzicom, że ich córka jest opętana. Więc Melinda została zabrana do pokoju matelowego z 50-letnim mężczyzną na pięciogodzinny egzorcyzm. Jak się pewnie domyślacie, żadne egzorcyzmy się tam nie odbywały. Rodzina dalej uczestniczyła żywo w życiu kościoła, a Larry został doradcą małżeńskim właśnie przy tym kościele. Jednak jego reputacja jako wybitnego kaznodziei legła w gruzach po tym, jak wiele kobiet skarżyło się na niego, po tym, jak składał im różne propozycje, a nawet próbował jedną z nich zgwałcić. Zatem pan Loveless został zwolniony Reputację miał słabą, więc raczej świeckich funkcji w kościele pełnić nie mógł. Generalnie jego występki odbiły się na całej rodzinie, która wkrótce odeszła ze wspólnoty. Krótko potem Larry i Mart wrócili do swoich dawnych zabaw i picia, więc generalnie rodzina wróciła do punktu wyjścia. W listopadzie 90 roku Mart przyłapała Larego, jak szpieguje Melindę, i zaatakowała go nożem. Wiązała się niebezpieczna szarpanina, wskutek której Larry trafił do szpitala. A martz kolejny raz próbowała odebrać sobie życie. Nie udało się to, bo jej córki zatelefonowały po odpowiednie służby. Po tym incydencie Larry złożył pozew o rozwód z March, bo mimo że z nimi nie mieszkał, to jednak oficjalnie się nie rozstali. Po rozprawie przeniósł się na Florydę, co zasmuciło Melindę, zwłaszcza że tam znalazł kobietę i ponownie się ożenił. Przez jakiś czas wysyłał listy do niej do córki, ale ostatecznie przestał jej odpisywać i zerwał wszelki kontakt ze swoimi dziećmi. Po rozwodzie March była załamana, ale nie poddała się i zaczęła pracę jako pielęgniarka w Floyd Memorial Hospital. Po roku od rozwodu z Larrym poznała innego mężczyznę, Mike'a Donahue'a i wyszła za niego za mąż. Mike miał pracę w Louisville, dobrze zarabiał i razem z March mieli całkiem dobry domowy budżet. Dzięki czemu Melinda i Melisa miały osobne pokoje, najnowsze ciuchy, kosmetyki i stereo. Najstarsza siostra Michelle wyprowadziła się i nie mieszkała z nimi. Pomimo tego, że sytuacja rodzinna i materialna całkowicie się odmieniła na lepsze, to Melinda nie była szczęśliwa. Jej ojczym starał się nawiązać z nią jakąś relację, zaprzyjaźnić się, ale ona była nieugięta i żadnych relacji z nim nie chciała nawiązywać. A co za tym idzie, też rzadko przebywała w domu. Może trochę podnosił ją na duchu fakt, że budziła bardzo duże zainteresowanie płci przeciwnej, bo była naprawdę piękną dziewczyną. Miała zielone oczy, długie, czarne, kręcone włosy, delikatną twarz i bardzo szczupłą kobiecą figurę. Chłopaki wręcz błagali na kolanach, by się z nimi umówiła, ale ona nie była nimi w ogóle zainteresowana. A to dlatego, że bardziej zwracała uwagę na dziewczyny. Jak się domyślacie, Melinda pociągała płeć piękna, i tym sposobem zainteresowała się Amandą Heverin. W momencie, kiedy Shanda i Amanda się pobiły, Melinda była w związku z Amandą od ponad dwóch lat. I zanim jej dziewczyna przedstawiła jej szandę, Melinda wiedziała, że jej ukochana jest zafascynowana nową uczennicą i bardzo jej się to nie podobało, ale starała się tego po sobie nie pokazywać. Wszyscy w szkole wiedzieli, że dziewczyny są w związku. Zresztą specjalnie się z tym nie ukrywały. Często przytulały się, trzymały za ręce, no i całowały właśnie na szkolnym korytarzu. No inne dzieciaki ich przezywały, szykanowały, ale one w ogóle się tym nie przejmowały. Melinda była bardzo zaborcza wobec Amandy. Była od niej starsza o dwa lata. I wszelkie przejawy zainteresowania innymi dziewczynami kończyły się wielką awanturą i płaczem. Kiedy Amanda trafiła do aresztu szkolnego, to nie zdziwiło to Melindy, no bo obie dosyć często tam razem siedziały, bo zawsze wpadały w jakieś kłopoty. Ale zauważyła, że Amanda non-stop gada o szandzie którą bardzo polubiła podczas właśnie tych lekcji w specjalnej klasie. Jednocześnie Amanda zapewniała swoją dziewczynę, że z Szandą tylko się przyjaźnią i nie zamierza zmieniać ich znajomości w coś więcej niż koleżeństwo. Oczywiście to była nieprawda, bo szanda od początku się Amandzie podobała i próbowała zdobyć jej zaufanie, by ta powoli łapała się w jej sidła. Wysyłały sobie liściki, to znaczy głównie Amanda, bo Shanda traktowała swoją nową koleżankę jak po prostu koleżankę. Starsza nastolatka natomiast próbowała trochę nakierowywać Shandę na swoją orientację i to, że jest nią zainteresowana w romantyczny sposób. Mama Shandy była przeciwna przyjaźni córki z Amandą, uważała, że. To osoba przynosząca kłopoty i Szanda powinna trzymać się od niej z daleka. Ale dziewczyna polubiła nową koleżankę i przekonywała matkę, że Amanda jest spoko i że ją przeprosiła po tej całej bójce. Jackie w końcu uległa, stwierdziła, że pewnie ciężko jest szandzie nawiązywać znajomości w nowej szkole, więc da tej przyjaźni szansę. Ale szybko zaczęła tego żałować. Jednego razu, wracając z pracy, zobaczyła, że jej córka siedzi na ganku wraz z jakimś chłopakiem. Zirytowała się, bo Szanda miała zakaz siedzenia na ganku, kiedy nikogo nie ma w domu. Widocznie matka martwiła się, że ktoś zagadni jej córkę, będzie problem itp. No i kiedy zajechała na podjazd, no to ów tajemniczy chłopak zerwał się z tego ganku i uciekł za dom. Oczywiście, Jackie się wkurzyła i zapytała, kto to był. Na co Szanda spytała, czy się nie rozgniewa, jak jej powie. Tutaj ciekawość matki wzięła w górę, no i Jackie obiecała, że nie będzie zła. Szanda zwałała więc Amandę, no i jak się domyślacie lub nie, matka wzięła ją za chłopca, no bo była tak ubrana, a kiedy jej córka przedstawiła ją imieniem Amanda, no to Jackie poczuła się bardzo niezręcznie, ale starała się jak tylko mogłaby to ukryć. Amanda wydawała się bardzo miła. Na wszystkie pytania matka odpowiadała tak proszę pani, nie proszę pani i sprawiała wrażenie raczej poukładanej dziewczyny. Jackie pozwoliła jej przychodzić, pod warunkiem, aż ona wróci z pracy. Ale oczywiście była trochę zaniepokojona tym, że nowa koleżanka jej córki wygląda jak chłopak. Wiecie, to był rok 1991, wtedy ludzie bardzo zwracali na siebie uwagę, teraz każdy ubiera się jak chce i jest ok i super, ale w tamtym czasie było zupełnie inaczej, stąd właśnie mieszane uczucia Jackie względem Amandy. Shanda jako pierwsza w klasie poprzedniej szkole miała chłopaka. Co wiązało się to z nocnymi telefonami, trzymaniem się za ręce? Tak naprawdę Shanda miała fioła na punkcie chłopaków, i nawet jej kuzynka wspominała, że dziewczyna po prostu podchodziła do grupki ludzi w centrum handlowym i zaczynała rozmowę. Raz nawet zaprosiła swoją koleżankę Joyce do kina, ale ta nie wiedziała, że Shanda zaprosiła również dwóch innych chłopaków. No, i podczas seansu Szanda całowała się z tym jednym, nawet szturchnęła Joyce z pytaniem, czemu ze swoim się nie całuje. A dlaczego o tym wspominam? A to dlatego, że jak już powiedziałam wcześniej, Amanda miała plan uwiedzenia Shandy. A Shanda nie miała zbyt wielkiego pojęcia o homoseksualizmie, dlatego że w jej domu nigdy o tym nie rozmawiano. Nawet nie znała nikogo o takiej orientacji. Wiedziała oczywiście, co to jest, na czym to polega, ale takie określenia jak gej czy lesbijka słyszała zazwyczaj w tych bądź co bądź krzywdzących żartach. Co do Amandy, jej ojciec Jerry w końcu zaczął zadawać pytania. Dlaczego ubiera się jak chłopak? I nawet zapytał, czy jest lesbijką. Amanda powiedziała, że nie jest i że nawet ma chłopaka, by jej tata nie domyślił się, z kim się spotyka, a spotykała się oczywiście z Melindą. Dziewczyny eksperymentowały i było im ze sobą dobrze, ale jak wiemy, Melinda była bardzo zaborcza i wręcz pilnowała Amandy, której niekoniecznie to odpowiadało. Zatem Amanda zaczęła pisać do szandy takie liściki, które wrzucała jej do szafki czy do plecaka, kiedy mijały się na korytarzu. I w tych liścikach Amanda pytała, czy szanda ją lubi i czy uważa, że jest słodka. I generalnie ich relacja zaczynała się rozpędzać. Amanda zaczęła też snuć seksualne aluzje, mówiła, że szanda jej się podoba. I że chce ją zaprosić do siebie na noc w wiadomym celu. Przanda, która być może bała się odmówić, by nie sprawić Amandzie przykrości, ale pewnie też była ciekawa przebiegu zdarzeń, zgodziła się zostać na noc na weekend w domu Hebrinów. Jackie też wyraziła zgodę na ten nocleg, zupełnie nie mając pojęcia, co dziewczyny zamierzają. Robić. I ta noc to był triumf dla Amandy, która w końcu zdobyła dziewczynę, która jej się podobała. Niestety zupełnie inne zdanie odnośnie tamtej nocy miała Szanda, która ponoć cały czas płakała, ale mówiła Amandzie, że jej też się podobało, choć to była nieprawda. Także Shandą targały różne emocje. Nawet nie miała komu się zwierzyć, bo te osoby, które poznała w szkole, zaczęły trzymać do niej dystans, od kiedy zaprzyjaźniła się z Amandą. Tak było z poznaną w przeddzień rozpoczęcia szkoły Christie Fransley, która również zaczęła trzymać się od szandy z daleka. Jednak dziewczyna otworzyła się w końcu jednej z nowych koleżanek, poznanych w Jefferson tam, gdzie mieszkał Steven Sharer, ojciec Szandy. Była to Michelle Durham, która mieszkała na tej samej ulicy co ojciec Szandy, tylko dalej. Co prawda chodziła do szkoły właśnie w Jeffersonville, ale z racji tego, że Szanda co weekend odwiedzała ojca, to zaprzyjaźniła się właśnie z Michelle. No i dziewczyna zwierzyła się Michelle, że robiła pewne rzeczy z Amandą. Amanda mówi, że jesteśmy lesbijkami, powiedziała Shanda. Ale ja tak nie czuję. Chyba muszę być biseksualna, bo bardziej lubię chłopaków. Shanda bała się powiedzieć Amandzie, co czuje, bo jak wspomina Michelle, nastolatka nie czuła się dobrze z tym, co zrobiły. Ale tak bardzo chciała się wpasować, że po prostu wolała milczeć. Uważa też, że Shanda została poniekąd zmanipulowana przez Amandę, by wejść w ten związek. W tym samym czasie Melinda dalej nie wierzy, że Amanda tylko się przyjaźni z Szandą. Zostawia nawet szandzie liścik w szafce, w którym pisze, że bardzo kocha Amandę i że Amanda kocha ją i że nie chce, by ta rozmawiała z Amandą, kiedy nie ma jej w pobliżu. Pisała, że chciałaby, by ich cała trójka, czyli ona, Amanda i Szanda, się zaprzyjaźniły. I gdy tak się stanie, to znajdą szandzie fajnego chłopaka. Napisała też, że jeśli chce się zaprzyjaźnić, to niech się spotkają podczas lunchu. Prawdopodobnie się spotkały, ale Shanda nie zaprzestała spotykać się z Amandą. To oczywiście Melinda odkryła i się wkurzyła do tego stopnia, że zaczęła dziewczynie grozić, że zrobi jej krzywdę, jeżeli się nie odczepi od Amandy. No, Shanda się przestraszyła i obiecała starszej koleżance, że nie będzie się już więcej spotykać. Co oczywiście było nieprawdą. No i tutaj znów Melinda odkryła, że te dwie się spotykają. No i tym razem na maksa się wkurzyła. Chwyciła przerażoną Szandę za włosy i przycisnęła do ściany, pokazując liścik, który Szanda napisała do Amandy o treści: Szanda loves Amanda. Znów kazała jej się trzymać z daleka od, tej dziewczyny, od jej dziewczyny i puściła nastolatkę. Po prostu opera mydlana, nastoletnie dramaty. Melinda i Amanda się pogodziły, już któryś raz z kolei, ale Amanda dalej kręci z szandą i nawet zaprasza ją na wieczorną potańcówkę w szkole, wiedząc, że Melinda się tam nie pojawi, bo nie, nie lubi tańczyć. A poza tym umówiła się z inną koleżanką, 17-letnią Cary która też była lesbijką. W wieczór po tańcówki, Melinda siedziała w domu i piła alkohol razem z Kary. Była na tyle pijana, że zmusiła towarzyszkę, by ta zawiozła ją pod szkołę, gdzie odbywała się impreza, by zobaczyć z kim poszła Amanda, bo podejrzewała, że z szandą. Oczywiście znowu zrobił się jeden wielki bajzel. Melinda odkryła, że. Amanda poszła z szandą, zrobiła wielką awanturę na całą szkołę. Walnęła z liście Amandę i się rozpłakała. Interweniował dyrektor placówki, kazał się towarzystwu rozejść. I co zrobiła Amanda? Pojechała razem z Kary i Melindą, zostawiając szandę samą. Nie będę dalej opowiadać, bo historia zatacza dalej koło. Amanda przeprasza Melindę, obiecuje, że więcej się nie będzie spotykać, z Shandą potem przeprasza Szandę, Szanda jej wybacza, spotykają się dalej. Melinda się dowiaduje, wszczyna kolejną awanturę itd., tak itd., tak aż w końcu Melinda rzeczywiście definitywnie zrywa z Amandą i zaczyna spotykać się z inną dziewczyną. Amanda nie chce tego przyznać, ale jest bardzo zazdrosna o swoją byłą, choć stara się to ukryć. Ma też kolejny problem. Shanda coraz rzadziej odbiera od niej telefony, poznaje nowych znajomych, a nawet zaczyna spotykać się z chłopakami. To oczywiście prowadzi do kłótni. W międzyczasie Shanda opuszcza się w nauce, Przestaje dbać o swój wygląd. Jackie mówiła, że jej córka potrafiła siedzieć w łazience godzinami, układając włosy i pryskając je toną lakieru, aż wszystko dookoła w łazience było nim pokryte. Zaczęła nawet trochę ubierać się jak Amanda, nosząc plany koszule, rozciągnięte spodnie. No i Jackie zaczęła się martwić, no ale. Starsza siostra Shandy, czyli Paige, uspokajała ją, że to tylko chwilowe taka faza, może jakiś rodzaj buntu i że wkrótce to na pewno przejdzie. Nie tylko zmienił się ubiór, ale też i zachowanie Shandy, bo on nie była już taką radosną i energiczną dziewczyną jak wcześniej. Nawet zaczęła opuszczać treningi drużyny koszykówki, do której należała. To bardzo zaniepokoiło matkę. Została też rozmawiać z nią, potrafiła zamknąć się w swoim pokoju i siedzieć tam cały wieczór, nie wychodząc. No, Jackie oczywiście martwiła się stanem córki i brakiem zainteresowania w stosunku do tak naprawdę wszystkiego. Zaniepokoiła się też, że Shanda nie przynosi do domu tak zwanego progress report ze szkoły. Czyli wykazu ocen. Pewnego razu, kiedy Shanda była w szkole, Jackie postanowiła przeszukać jej pokój i znalazła liściek od Amandy z instrukcjami, jak podrobić jej podpis na tym wykazie ocen, czyli na tym właśnie Progress Report. Bo jak uczeń dostawał ten wykaz, to przynosił go do domu, gdzie rodzic podpisywał, dając tym samym takie poświadczenie, że zapoznał się z ocenami dziecka. I wtedy taki uczeń oddawał ten wykaz właśnie z tym podpisem. W dodatku, jak uczeń dostawał uwagi, czy lądował właśnie w areszcie szkolnym, to rodzic musiał podpisać, że o wszystkim wie. Odkrywszy ten list, Jackie, wkurzona i zmartwiona tym, co się dzieje z Szandą, jedzie natychmiast do jej szkoły, gdzie spotyka się z pedagogiem szkolnym, który pokazał jej te wszystkie pokwitowania. Opatrzone właśnie jej sfałszowanym podpisem. Szanda sfałszowała również podpis matki na tym Progress Report, na którym widniały same jedynki. Pedagog szkolny stwierdził, że trzeba to wszystko skonfrontować z dziewczyną, no i została poproszona do gabinetu. I jak to wszystko zostało odkryte, no to Szanda wybuchnęła płaczem, do wszystkiego się przyznała. I w dodatku powiedziała, że chodzi wszędzie z Amandą, bo boi się, że inna dziewczyna, czyli Melinda Loveless i jej znajomi ją pobiją. Matka Szandy pierwszy raz wtedy usłyszała o Melindzie. Pedagog szkolny opowiedział, jakie problemy sprawiają tamte dziewczyny, i najlepiej dla Szandy będzie, jeżeli będzie trzymała się od nich z daleka. A jeśli będą ją dalej nagabywać, to niech od razu to zgłosi. Jackie najęła korepetytora, by pomógł szandzie ogarnąć wszystkie te braki w nauce, no i dziewczyna powoli wychodziła na prostą. Próbowała zerwać też kontakt z Amandą, co oczywiście spotkało się ze sprzeciwem samej zainteresowanej. Amanda wydzwaniała do szandy, próbując modulować swój głos, albo prosiła inne koleżanki, by zadzwoniły do jej domu. Pewnego razu taki telefon odebrała Jackie. Od razu poznała, że to Amanda i kazała przestać jej wydzwaniać i odczepić się od szandy. Jackie pojechała też spotkać się z ojcem Amandy, czyli Jerem, by skonfrontować go z tym wszystkim, co się wydarzyło. Jerry odparł, że Jackie nie jest pierwszym rodzicem, który prosi go, by jego córka przestała zadawać się z ich dzieckiem. No i Jackie uświadomiła Jerego, że to, że Amanda wygląda jak chłopak i otacza się samymi dziewczynami, może świadczyć o tym, że jest lesbijką, a poza tym ma w szkole dużo problemów. I dobrym pomysłem byłoby, gdyby może częściej widywała się z matką. Jerry powiedział, że ogarnie temat. I Amanda dała spokój z wydzwanianiem. W międzyczasie Jackie znalazła list, który został zwrócony z poczty ze względu na brak stempla. Na kopercie widniało pismo Szandy i było zaadresowane do Amandy Hearing. Matka otworzyła kopertę i znalazła w niej zdjęcie szkolne swojej córki i tekst na odwrocie, w którym Szanda pisała, że tęskni za Amandą i jej dotykiem. Jackie, cała roztrzęsiona, pokazała to swojej starszej córce Page. Teraz stwierdziła, że to pewnie nic takiego, ale matka jej nie uwierzyła i czym prędzej zadzwoniła do ojca Shandy, Steve'a. W tamtym czasie Shanda przebywała w Jeffersonville w odwiedzinach no i kiedy jej matka zadzwoniła, to spytała po cichu Sharon, czyli swoją macochę. Czy jak list został wysłany bez stempla pocztowego, to czy zostanie zwrócony do nadawcy? Kobieta odpowiedziała, że tak, i wtedy dziewczyna przyznała się, że wysłała list do Amandy i to, co było napisane na odwrocie, zdjęcia, ale tłumaczyła, że to tylko żart. Sharon jej uwierzyła, ale Steve i Jackie nie. Odbyła się rodzinna interwencja. Shanda została skonfrontowana z tym wszystkim i ostatecznie przyznała się do tego, co łączyła ją z Amandą i że żałuje tego, co zaszło. Dorośli natychmiast podjęli decyzję o przeniesieniu Shandy do innej szkoły, do wspomnianej przeze mnie na początku odcinka Szkoły Katolickiej Matki Bożej Nieustającej Pomocy w New Albany. W międzyczasie Melinda próbowała odnowić swój związek z Amandą, ale ciągle napotykała przeszkody w postaci Szandy. I nie chodziło o to, że Szanda coś robi, a o to, że to Amanda ciągle o niej myśli, a Melindzie bardzo się to nie podobało i doprowadzało wręcz do furii. Do tego Jerry Hevrin znalazł listy wysyłane przez Melindę do jego córki i nie spodobała mu się ich erotyczna treść. Zabrał więc te listy do lokalnego kuratora dla nieletnich Virgila Seya i na prośbę Jarego Sej skontaktował się z Melindą, informując ją, że jeżeli nie będzie trzymała się z daleka od Amandy Harin, to zostanie oskarżona o molestowanie w sądzie dla nieletnich. Melinda się wściekła. Stwierdziła, że Shanda jest winna wszystkich jej problemów i niepowodzeń, a zwłaszcza rozpadu jej związku z Amandą. Zaczęła więc snuć zemstę i rozpowiadać wszystkim swoim znajomym, że chce zabić Shandę. Oczywiście nikt jej nie uwierzył, w końcu wielu nastolatków mówi, że kogoś zabije, ale wcale nie ma tego na myśli. Ale nie Melinda. Melinda zapytała swoją długoletnią przyjaciółkę, Crystal Watten. Jak pozbyć się rozkładającego się ciała? Krysztor odpowiedziała, że najlepszym wyjściem byłoby wrócić ciało na stos liści i podpalić. Nieźle, nie? Tymczasem Shanda powoli wracała do siebie. Znów stawała się tą pogodną nastolatką, jak przed przybyciem do Hazelwood. Nastał grudzień, świąteczny czas. Dziewczyna starała się zapomnieć o tym wszystkim, co spotkało ją w poprzedniej szkole. W Boże Narodzenie w domu Jackie zadzwonił telefon, który odebrała. Okazało się, że dzwoniła Amanda, prosząc matkę Uszandę, by ta pozwoliła jej podejść do telefonu, by mogła złożyć jej życzenia świąteczne. Jackie się nie zgodziła. Amanda odparła, że nie jest lesbijką, na co Jackie odpowiedziała, że nie obchodzi jej to i że po prostu nie chce, by ta kręciła się wokół Szandy. Amanda próbowała telefonować do domu Szandy, rekrutując inne koleżanki, by próbować nawiązać kontakt z nią, ale Szanda pozostawała nieugięta i nie chciała z Amandą rozmawiać. Nawet w liście do swojej koleżanki Lise Livergood napisała, że chciałaby, aby Amanda dała już jej spokój, bo polubiła nową szkołę, ma sporo znajomych, poznała nawet chłopaka, który bardzo jej się podoba. Po świętach pewnego styczniowego wieczora Jackie przytuliła szandę, a ta odwzajemniła uścisk. Obie nawzajem dużo przeszły i to był czas, by naprawić relacje, uleczyć powstałe rany, odzyskać kontrolę nad tym wszystkim. Nie wiedziały, że w tym samym czasie Melinda Loveless przygotowuje zemstę, która zniszczy życie rodziny Sharer. I moi drodzy, to koniec pierwszej części. Mam nadzieję, że wam się podobało. W kolejnym filmie będzie się działo dużo, dużo więcej. Poznamy kolejne osoby, kolejne dziewczyny, m.in. Hope Rippy, Laurie Tuckett i Tony Lawrence. Dajcie znać co myślicie. A tymczasem cześć i do usłyszenia w następnej części.